1 maja na Cieszyńskim Rynku odbył się koncert wolności. W tym muzycznym wydarzeniu wzięły udział ikony lat 80., m.in. Martyna Jakubowicz czy Tomasz Lipiński. Podczas koncertu wspominano rok 1989. To jest okazja do wspominania tych 30 lat i roku 89, kiedy to w Polsce skończył się komunizm i nie tylko w Polsce. Rzeczywiście rok był wyjątkowy, przygotowując się do tego koncertu. Czytałem sobie różne rzeczy, które się w tym roku wydarzyły, oprócz tego, że zespół Queen wydał po długiej przerwie płytę, to w naszym kraju działy się naprawdę poważne rzeczy, jak obrady Okrągłego Stołu. Prezydent Wałęsa wystąpił przed kongresem, prezydent Bush po raz pierwszy odwiedził Polskę. No i odbyły się pierwsze wolne wybory 4 czerwca. To wszystko, a także 15-lecie przystąpienia Polski do Unii skłaniało nas ku temu, żeby koncert wolności w Cieszynie zorganizować. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.